tvpodkarpacie.pl. W meczu 9. kolejki klasy okręgowej grupy Krosno Nafta Jedlicze podejmowała na własnym stadionie Start Rymanów. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania i wysłuchania pomeczowych opinii. Muszę pogratulować moim zawodnikom, że stanęli na wysokości zadania. Troszeczkę się tak dzieje, że nasz zespół z tymi najlepszymi zespołami do tej pory to
wygrywamy, bo je wygraliśmy z Targowiskami, wygraliśmy z Czarnymi Jasło, puchar i teraz dzisiaj wygraliśmy z Rymanowem. Musimy się tylko cieszyć. Oczywiście tutaj mamy swoje problemy, mamy swoje też problemy kadrowe. Musimy tutaj z prezesem sobie siąść i porozmawiać na pewne tematy. Ale dzisiaj cieszymy się ze zwycięstwa. Myślę, że to zwycięstwo było zasłużone. Byliśmy lepszym zespołem w tym meczu. Więcej mieliśmy sytuacji bramkowych. Ale na pewno Rymanów jest to ciekawy zespół. Taki zespół, który potrafi grać piłkę i chce grać piłkę. I na pewno będzie jeden z kandydatów do awansu. Mecz na początku ułożył się oczywiście pod nasze dyktando, strzeliliśmy bramkę pierwszą. No później indywidualne błędy, no troszeczkę słabsze minuty gry, no owocowały dwoma bramkami dla Nafty, więc no nie udało się, no wszystkiego też nie możemy wygrywać, więc jesteśmy akurat na to nastawieni, choć jest bardzo przykro. Myśleliśmy, że mecz z Partyzanem Targowiska będzie już przełomowym. Wygraliśmy z nimi, potem poprawiliśmy Czarnie Jasło i wydawało się, że wejdziemy na odpowiednie tory. Niestety tak się nie stało, ale ja jestem tutaj świeżym człowiekiem, dopiero poznaję ten klub, poznaję tych chłopaków i tak jak mówię, tutaj trzeba troszeczkę się organizacyjnie bardziej tutaj sprężyć, żeby stworzyć taką drużynę, która będzie walczyć w czubie tabeli, no ale to trzeba do tego trochę spokoju i trochę takiej rozsądnego myślenia, żeby mądrze zrobić tutaj ruchy, szczególnie myślę tutaj o ruchy kadrowe. Z przykroju meczu no, trzeba przyznać, że no, wysoko nam postawili poprzeczkę, bardzo agresywnie grali, więc no, jak najbardziej powiedzmy, że praktycznie zasłużone zwycięstwo. No, nam też się gra przestała układać, więc trudno. TV Podkarpacie.pl